Karol, plan wykonany, możecie odmeldować wykonanie zadania prezesowi ZPRP, jedziemy do Rio de Janeiro. No tak, wygraliśmy 2 mecze, jesteśmy na olimpiadzie, bardzo się cieszymy. Dla dyscypliny to jest ogromny sukces, także myślę, że to jest bardzo ważne dla nas. Jest ogromny sukces, ale ja nie widzę ani na twarzy trenera, ani na twojej twarzy uśmiechu. Dlaczego? Sukcesem będzie, jak cokolwiek z tego olimpiadę przywieziemy, a jeżeli mamy jechać na wycieczkę, to raczej będzie strata czasu. Dobrze, nowy trener, Michał wczoraj na konferencji powiedział nowe rozdanie. Co wniósł trener Dujszebajew przez ten krótki okres, 7 dni do drużyny? Nową filozofię piłki ręcznej, oczywiście każdy ma trener swoją, tak, i staramy się przekazać, powiedzmy, reszcie zespołu, bo wszyscy grają w Kiezach, mają dużą łatwość z tym przyswojeniem tego. Reszta zespołu musi to przyswoić i staramy się, żeby to zaczął funkcjonować, jak sobie tego życzy. Panowie, jakie wnioski po... Tak rzucasz te 7 jak Karol, ale niestety. Karol, 2008 rok, Pekin, wtedy 5. miejsce, ten nieszczęsny ćwierćfinał z Islandią. Jakieś wnioski już można, to znaczy już, wyciągnięte po tamtych igrzyskach? To jest zupełnie inny zespół, minęło 8 lat, także o tamtym zapomnieliśmy, na pewno nas to bolało, a teraz mamy apetyty na dużo więcej, tak? Wiemy doskonale, jak smakuje porażka, tego nie chcemy. Ja mam nadzieję i wierzę w to mocno, że będziemy walczyć tam w tym ćwierćfinale i w tym Rio wygramy, tak?